Nie mam na imię Natalia, witam Was we vlogmasie numer 16. W ogóle mam bekę tak naprawdę z mojej grzywki, bo zobaczcie, mam tutaj o przedziałek na środku, no prawie na środku, od zawsze, od wielu lat i mam problem z tym, żeby tą grzywkę utrzymać jakby tutaj na środku, bo tylko zawieje wiatr i ona wraca. Żaden lakier mi tutaj nie pomaga, no nie wiem co mam z tym zrobić, aczkolwiek no nieważne, wyglądam jak chłopiec, jak mostowiak, jak Willy Wonka, aczkolwiek nie ma to znaczenia. Dzisiaj we vlogmasie oczywiście będzie mój dzień, ale także będzie mała pogadanka o tym, jak wyglądają relacje z Polakami podczas mieszkania na Majorce. Okej, od teraz jakość wideo będzie taka sobie. Ja jestem dzisiaj w Portal Snows, a tak naprawdę kto woli Puerto Portals. Puerto oczywiście nazwa od Puerto, Portal Snows to jest nazwa miejscowości i oczywiście Puerto Portals od Portal Snows, czyli port z miejscowości Portal Snows. Jesteśmy tutaj, bo tutaj jest Christmas Market i tutaj są przepiękne ozdoby i ja po prostu szukałam miejsca parkingowego z jakieś 15 minut, także idziemy z buta. Zaparkowałam niedaleko, tak 2 minutki z buta, także jestem zadowolona i idziemy na Christmas Market. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Słuchajcie, mam chwilkę, żeby do Was pogadać. Jestem właśnie z boczku, żeby nikt mi nie przeszkadzał, bo uwierzcie mi, dzisiaj jest mega trudno przejść tamtędy. To miejsce jest raczej dla osób bardziej majętnych, które stać na to, żeby zapłacić, nie wiem, za kawę 5 euro, za jakieś jedzenie, za osobę 30 euro, za jedno danie i tak dalej, bo tutaj są właśnie takie ceny, co jest fajne. To miejsce ma klimat i są tutaj łódeczki. No wiadomo, jak sama nazwa wskazuje, tutaj jest port. Poza portem jest tutaj masa sklepów, ale takich butikowych sklepów, więc nie kupicie tu żadnych tanich rzeczy. Jeżeli chodzi o market, to są bardzo przyjemne też spory, ale właśnie w weekendy jest tutaj najwięcej ludzi, ale w weekendy też najwięcej się dzieje, więc warto tu przyjść w weekend, ale musicie liczyć się z tym, że będzie sporo ludzi, także ogólnie ja bardzo polecam, bardzo lubię klimat tego miejsca i to, w jaki sposób to miejsce jest ozdobione, aczkolwiek trzeba mieć troszkę hajsu, żeby się tutaj dobrze bawić. Co ciekawe, jeżeli chodzi właśnie o Portal Snows, to miejsce, jeżeli chodzi o market właściwie, otwiera się dość późno, więc nie jest to też tak, że od 1 grudnia to jest nie wiadomo ile atrakcji. Otworzyło się chyba dopiero Portal Snows 14, czyli przedwczoraj. Także naprawdę jest to świeża sprawa i co roku się dzieje coś innego. Także naprawdę jest na czym oko zawiesić. Także naprawdę Wam polecam, jeżeli będziecie na Majorce, to moim zdaniem stolica i Portal Snows to jest taki must have, jeżeli chodzi o świąteczny klimacik. Przed chwilką Wam mówiłam, jest masa sklepów i masa restauracji, akurat Tom Diablito. Dość polecam, jest smaczna, mają dobrą pizzę. I od razu mówię, że warto iść tam do środka, o tutaj, a nie na obrzeżach, bo właśnie tam w środku dzieje się najwięcej, kochani. Yeah, spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Hej kochani, znalazłam rozwiązanie na moją niesforną grzywkę, czyli opaska renifera. Oczywiście moje poraże się tu nie mieszczą, ale mamy świąteczny klimat. Widać choinkę, ozdobę na półściance, ozdobę na półce w kuchni, także bardzo świąteczne tło. I słuchajcie, przejdźmy do rzeczy, czyli temat Polacy na Majorce, relacje z Polakami na Majorce. I teraz słuchajcie, zacznę od tego, że w momencie, kiedy ja przeprowadziłam się na Majorkę, ja już miałam bloga i na grupie na Facebooku Polacy na Majorce, ja się tam dość mocno na początku udzielałam, dawałam moje posty i tak dalej, a grupa Polacy na Majorce na Facebooku
jest bardzo krytyczna. Tam jest dużo hejterów, dużo takich Polaczków, cebulaczków, zazdrośników, krytykantów, hejterów i tak dalej. Także kiedyś poleciłabym tą grupę do śledzenia, do dołączenia tam i dalej to robię, ale nie radziłabym tam zadawać pytań. Natomiast na Facebooku zrobiło się dużo innych grup, które naprawdę są bardzo pomocne. Ja sama mam też swoją grupę, gdzieś tam Wam w opisie ją podlinkuję, żebyście sobie dołączyli, jeżeli chcecie. Tam na pewno odpowiadamy na wszystkie wakacyjne pytania. Ja jestem administratorem, jakieś tam komentarze hejterskie czy jakieś bezsensowne po prostu usuwam. Także zapraszam Was do dołączania i przechodząc do historii, ja w momencie, kiedy dołączyłam do tej grupy, zaczęłam się tam właśnie udzielać, no i w ten sposób ludzie, jakby lokalna Polonia tutaj mnie poznała, ale też ja zaczęłam poznawać ludzi tutaj mieszkających gdzieś tam w mojej okolicy i tak dalej. I powiem Wam tak, z tych relacji, które ja zaczęłam lata temu, na samym początku, nie zadaję się już z nikim, z nikim tak naprawdę, powiem Wam tak. Niektóre relacje ja zakończyłam, inne relacje zakończyły się same, a ja jestem taką osobą, która po prostu lubi dwustronną relację. Czyli w momencie, kiedy ja coś daję od siebie, to ktoś daje też coś dla mnie. Nie lubię czegoś takiego, że jest ze mnie coś wysysane, a nikt nie daje mi nic w zamian. I dużo relacji takich było, więc po prostu niektóre z nich zakończyłam ja, inne właśnie umarły śmiercią naturalną. I dopiero teraz mogę powiedzieć, jak już jestem taka stabilniejsza i tak dalej, no to te relacje moje, które tutaj zawieram od kilku miesięcy z jakimiś tam nowymi osobami, są ok. I powiem Wam tak, potrzebowałam takiego przestoju w momencie, potrzebowałam takiego momentu w moim życiu, żeby tak naprawdę nie mieć nikogo. Oczywiście był Piotrek i tak dalej, ale potrzebowałam mieć taką przerwę w znajomościach, bo uznałam, że większość moich relacji jest dość toksyczna. Nie mówię, że ja nie byłam jakąś tam toksyczną częścią tych relacji, ale chodzi mi o to po prostu, że pozakańczałam jakieś tam relacje, z niektórymi spoko, z innymi nie. I po prostu stwierdziłam, że potrzebuję przerwy i po tej przerwie, słuchajcie, po paru miesiącach pojawiły się osoby, które naprawdę są warte mojej uwagi. Dużo moich relacji też było oparte bardzo na jakichś takich biznesach, typu, że wiedzieli, że mam Instagrama, że mam bloga, więc te pytania ze strony tych ludzi, z którymi się spotykałam, nawiązywały bardziej do mojego biznesu, jak to zrobić, jak robić to, jak robić tamto, dorać mi, zrób mi zdjęcia, pojedźmy na tripa, porobimy sobie content i tak dalej. I ogólnie nie jestem temu przeciwna, dopóki taka relacja jest obustronna i jakby obydwoje niesiemy jakieś korzyści z takich relacji. Jeszcze od razu zaznaczę, że jeżeli mieszkacie nie w Palmie, jeżeli przeprowadzacie się na Majorkę i nie mieszkacie w Palmie, nie macie w ogóle w planach zamieszkanie w Palmie, to może być z tymi relacjami nieco gorzej, bo co prawda, na przykład tutaj u mnie Polaków jest sporo, bo tutaj jest kilkunastu Polaków, których ja znam osobiście, a jest ich o wiele, wiele więcej. Tutaj w CJ, Kalam, Orlando, Kalamior, Sakoma, te okolice, to jest bardzo dużo Polaków. Nawet tutaj jedną koleżankę ostatnio poznałam przez YouTube'a i mieszka ode mnie 100 metrów. Wyobraźcie sobie to, że YouTube łączy ludzi. Także przechodząc dalej do rzeczy. Jeżeli chodzi o takie właśnie relacje, ta odległość często jest też problemem, bo wiadomo, ja poznawałam ludzi przez Instagrama, przez Facebooka, przez bloga i tak dalej, więc te osoby często mieszkały gdzieś tam w Palmie, a ja mieszkam tutaj, więc ja mam 60 parę kilometrów do Palmy i jeszcze tam parę lat temu ja jeździłam tam autobusem, więc fajnie by było, gdyby ta druga osoba też czasami przyjechała i do mnie tym autobusem czy tam samochodem, jeżeli posiada, a nie żebym ja jeździła cały czas do Palmy, żeby, nie wiem, napić się kawy z koleżanką. Także to są też takie minusy mieszkania na obrzeżach, ale powiem Wam tak, ja tak czy siak jestem introwertyczką, ja bardzo lubię siedzieć w domu, Piotrek jest moim kumplem, tak naprawdę najlepiej spędzam się czas z Piotrkiem i tak naprawdę z nikim innym, więc to jest bardzo fajne właśnie w naszej relacji, że no nam się po prostu przyjemnie spędza razem czas, więc ja też nie mam aż takiej wielkiej potrzeby szukania, wychodzenia i tak dalej z ludźmi i szczerze mówiąc, bardzo często u mnie to też wyglądało w ten sposób, że ja się męczyłam. Wychodząc gdzieś tam z ludźmi, ja się po prostu męczyłam, po jakiejś tam godzinie już chciałam wracać do domu, ale musiałam coś tam pociągnąć, no bo nie jechałam tyle czasu autobusem, załóżmy, gdzieś tam, żeby siedzieć tam tylko godzinę i wrócić, bo tym bardziej, że bilet w jedną stronę kosztował 10 euro na tamten moment, 8 chyba, 10 euro, coś takiego, więc 20 euro płaciłam w dwie strony za to, żeby jechać do Palmy na godzinę. Kompletnie się to na przykład nie opłacało, załóżmy, dajmy to taki przykład. Kolejna rzecz, w momencie, kiedy już wyjechałam do Anglii, to już był ten sam problem, bo inaczej, może nie ten sam problem, ale w Anglii jest on nieco większy.
W Anglii jest też tak, że często Polacy wyjeżdżają tam, bo mają problemy w Polsce. Uciekają przed więzieniem, przed wyrokami, przed długami itd., itd. Nie wiem, jak jest na tą chwilę, tak było kiedyś, jak ja mieszkałam w Anglii, to dużo było Polaków takich, wiecie, którzy po prostu, nie wiem, płacili alimenty i spłacali je pracując w Anglii, wysyłając pieniądze do rodziny w Polsce itd., itd. Więc też trzeba mieć zawsze na uwadze to, że wyjeżdżając za granicę, przeprowadzając się na taką majątkę czy do Anglii, na pewno spotkamy ludzi, którzy wyjechali z tego kraju z jakiegoś powodu, tylko z jakiego. No i oczywiście takich ludzi ja tutaj na Majorce nie spotkałam dużo, w Anglii o wiele więcej. Natomiast tutaj na Majorce tych Polaków jest też na tyle mało, że dużo osób się zna. I w momencie, kiedy wejdziecie sobie na Instagrama, to jest, może nie nazwę tego śmietanką, ale jest taka Polonia na Majorce. No i te osoby jakby zaczynają się obserwować i mniej więcej wiesz, kto kim jest i tak dalej, i tak dalej. Więc też łatwo poznać się, poznać. Łatwo też usłyszeć krytykę, obgadywanie, jakieś plotki i tak dalej, i tak dalej. I powiem Wam tak, ja od tego stronie. Jakby ja nie lubię plotkować i też nie za bardzo, jak poznaję kogoś i ta osoba zaczyna plotkować na temat drugiej osoby, no to mam w głowie coś takiego, ok, czyli o mnie też prawdopodobnie plotkujesz. Nie mówię, że jestem jakaś sława, tylko mówię ogólnie. Polaków na Majorce nie jest na tyle dużo, w momencie, kiedy masz Instagrama, są publiczne i cię ludzie oglądają, dużo osób tutaj tak ma. Na przykład mamy też dziewczyny, które zajmują się częścią beauty. Jedna dziewczyna w Palmie ma swój salon beauty, gdzie robi paznokcie i też face treatments. Także gdzieś tam podlinkuję w opisie tą dziewczynę, bo chyba to jest Weronika albo Wiktoria, chyba Weronika. No, także naprawdę, jeżeli chodzi o to, to Polaków jest naprawdę tak dużo, że my mamy swoje tutaj biznesy. Są też wypożyczalnie aut polskie, wynajem aut od Polaków, przepraszam, wynajem łodzi od Polaków, także tego jest tutaj naprawdę cała masa. I chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że warto uważać, z kim się zadajecie i co te osoby mówią, bo tak samo jak są red flagi w relacjach, na przykład na randkach, tak samo są mi w przyjaźniach i tak samo są w relacjach biznesowych. Także jeżeli ja mam być szczera, to moje relacje biznesowe z Polakami tutaj na miejscu wcale nie były fajne. Jedna osoba, jedna firma oszukała mnie finansowo, a druga firma, z którą współpracowałam, można to tak, jeżeli można tak to nazwać, no też zrobiła mnie w ciurę, ale nie zagłębiałem się w tematy, nie każdy Polak taki jest, ale ja uważam, że Polacy za granicą chcą dużo, a dają mało, jeżeli chodzi o tę biznesową część na Majorce. Także to mogę dać od siebie. Warto uważać. Polacy też często pracują bez umowy, w sensie Polakowi rzadko kiedy daje umowę, więc ta praca często jest na lewo. Więc tutaj pod tym względem warto zwrócić uwagę na to, z kim, co i jak. I moim zdaniem praca u Hiszpana jest więcej warta, chociaż to też nie o to chodzi, chodzi o umowy. I takie, wiecie, no bycie fair i tak dalej, i tak dalej. Chociaż Hiszpanie też nie są jacyś super. Jedyne, co łączy Hiszpanów z Polakami, to chyba dobre poczucie humoru. Żeby nie kończyć tego wszystkiego takim złym akcentem. Słuchajcie, ja uważam, że jeżeli chodzi o taką Polonię na Majorce, to jest naprawdę super ekipka. Mamy tutaj naprawdę fajnych Polaków. Można sobie naprawdę tutaj dużo ogarnąć, dużo sobie osoby pomagają. Tylko po prostu trzeba uważać na toksyków takich zagranicznych, co jest po prostu takim normalną częścią życia za granicą. Jeżeli mieszkacie nie w centrum, to trochę inaczej to wygląda. Jeżeli mieszkacie właśnie bliżej stolicy, to też inaczej to wygląda. Tam jest tych Polaków więcej, dzieje się więcej. Teraz w ogóle jest też taki profil na Instagramie Polonia na Majorce. Teraz jest organizowana Wigilia, z tego co widziałam, przez Polonię na Majorce. Także coś tutaj się dzieje, są też organizowane czasami mikołajki dla dzieci. Na Facebooku też macie taki profil Polonia na Majorce. Chyba nawet jest strona internetowa oficjalna, jest chyba Radio Polskie na Majorce, także naprawdę dzieje się, mimo że ta wyspa jest dość mała, to można tutaj się zapoznać z wieloma Polakami na miejscu, jeżeli nie chcecie albo boicie się, że nie wiem, macie barierę językową, cokolwiek, to tych Polaków jest na tyle, że na pewno znajdziecie kogoś dla siebie i naprawdę social media łączą ludzi, także piszcie sobie na grupach na Polacy na Majorce, czy na mojej grupie, czy właśnie na Polonia na Majorce. Idźcie na takie spotkanie, poznajcie się z ludźmi i na pewno będzie spoko. Ja po prostu mam taką małą radę od siebie dla Was, ze względu na moje przeżycia, żeby po prostu uważać, jeżeli chodzi właściwie o biznesy, to najbardziej, że są red flagi różnego rodzaju. Po prostu często oferty Polaków nie są warte, jak to się mówi, warte świeczki? Warte, no nieważne. Chodzi o to, że po prostu czasami nie warto wgłębiać się w takie relacje. A jeżeli chodzi o
relacje, jeżeli chodzi o znajomych, no to każdy już ma swoje tam upodobania. Ja mam różnego rodzaju wspomnienia i mam nadzieję, że jeżeli Wy się przeprowadzicie na Majorkę, to znajdziecie sobie właśnie fajne grono znajomych, z którymi będziecie się dobrze bawić. Na Instagramie też jest masa właśnie profili, które na pewno Wam przypadną do gustu, jeżeli chodzi o Majorkę, bo ludzi jest naprawdę sporo, którzy zajmują się pokazywaniem życia na Majorce. Także to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że jakoś, nie wiem, rozwiałam Wasze wątpliwości. Polaków moim zdaniem jest naprawdę kilkanaście tysięcy i to na, no, lekko na wyspie. Takich, którzy mieszkają na stałe albo takich przyjezdnych, że na sezon są, a zimą wyjeżdżają. Także na pewno znajdziecie kogoś, na pewno usłyszycie nieraz język polski, będąc na Majorce. I tak jak mówiłam Wam wcześniej, ja tutaj dosłownie 100 metrów od siebie mam Polkę, która tutaj chyba niedawno się przeprowadziła, jeszcze tak naprawdę nic na jej temat nie wiem. I odnalazła mnie dzięki tym vlogmasom, także jest mi niezmiernie miło, że w ogóle trafiam do kolejnych osób, które wcześniej mnie nie znały przez YouTube'a. No i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Pa! Taka mała wstawka jeszcze ode mnie dzisiaj. Pod choinką na Piotrka czekała Fanta, proszę bardzo. I kolejne płatki, tym razem chyba Chocapic albo Nesquik.